Przyczyną było podpalenie, poinformował dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. To już nie kolejne, a setne zgłoszenie w ciągu ostatnich tygodni dotyczące pożaru suchych traw, nieużytków i poszycia leśnego. Do pożaru lasu doszło w poniedziałek, około godziny 15:30 w Marculach w gminie Iłża. Spaliło się około 2,5 hektara lasu. W akcji udział brało 7 jednostek Straży Pożarnej z Mazowsza i województwa świętokrzyskiego. Ogień gasiło 34 strażaków, a z nieba pomagały im dwa samoloty gaśnicze. Akcja trwała prawie 4 godziny.